Zdecydowanie dla każdej kobiety poród jest przepiękną chwilą, ale niestety, tak już jest, taka jest biologia, wiele kobiet wspomina go jako wielogodzinną, ogromną mękę. Jakie ty masz doświadczenia? Przyznaję, że to był magiczny dzień i magiczne wydarzenie w moim życiu. I choć nie było to super łatwe i choć jakby kolejne dni, pierwsze też nie były super łatwe, to dalej będę to pięknie wspominać. Myślę, że tutaj wiele zależy od tego, jaki personel cię otacza, czy masz profesjonalistów obok ciebie, czy oni o ciebie dbają, czy czujesz się dobrze w miejscu, w którym rodzisz, tak? No nie zawsze da się to zaplanować, bo czasem kobiety rodzą nagle teraz już na przykład. No ale w miarę możliwości, ile możemy to zaplanować, to zaplanujmy. No ja też nie wiedziałam, kiedy to się wydarzy, ale jakby wiedziałam, gdzie, jacy ludzie będą mi pomagać, że mój mąż będzie obok i taką decyzję podjęłam i chyba to wszystko było dobre. Ostatnie już pytanko. Masz już troszeczkę doświadczenia właśnie, jak to jest być mamą. Mam nadzieję, że pięknego doświadczenia. Ty mówiłaś kiedyś bardzo głośno o tym, że marzy się tobie duża rodzina. Czy teraz, kiedy znasz już te trudy macierzyństwa, cały czas to podtrzymujesz i będziesz chciała zaplanować kolejne dzieci? Tak. Tak, i to wystarczy. Nie wiem kiedy, bo jakby nie, jeszcze nie planujemy, ale, no ale bycie mamą to najpiękniejsza rola, jaka mi się w życiu trafiła. Co jest w niej najpiękniejsze? Oj, każdy uśmiech, nawet każdy płacz. Ja wiem, dlaczego ona płacze i wiem, no i każda rozmowa z nią, każde spojrzenie. I nawet to, jak śpi, to ja mogę leżeć i patrzeć, jak ona śpi. Także... No to jest coś takiego, o czym trudno mówić. To się po prostu czuje i jeżeli to dziecko też jest upragnione, no bo myślę, że to też od tego zależy, no to po prostu czerpie się z tego moc radości i szczęścia.